Emmett Shear, wieloletni dyrektor generalny skupionej na grach wideo platformy Twitch, ogłosił, że odchodzi ze stanowiska ze skutkiem natychmiastowym. Shear powiedział, że ustępuje z funkcji CEO Twitcha po urodzeniu swojego pierwszego dziecka. Z moim pierwszym dzieckiem właśnie urodzonym zastanawiałem się nad moją przyszłością z Twitchem. Czuję, że Twitch jest dla mnie jak dziecko, które również wychowuję, napisał. I chociaż zawsze będę chciał być tam, jeśli Twitch mnie potrzebuje, w wieku 16 lat czuję, że Twitch jest gotowy, aby wyprowadzić się z domu i odważyć się żyć samemu. Jestem bardzo przejęty, że dzielę się moją decyzją o rezygnacji z Twitcha jako CEO. Chcę być w pełni przy moim synu, gdy wchodzi na ten świat i czuję, że jestem gotowy na tę zmianę, aby stawić czoła nowym wyzwaniom. Shear pełnił funkcję CEO Twitcha od 2011 roku. W 2014 został przejęty przez Amazon. W swoim wpisie na blogu Shear podziękował Amazonowi za bycie najlepszym nabywcą, na jakiego mogłem mieć nadzieję. Amazon naprawdę nas wspierał i naprawdę pozwolił produktowi tak odmiennemu jak Twitch na przestrzeń do rozwoju i bycia sobą. Trudno jest wyrazić słowami, jak bardzo ważny Twitch dla mnie był, kontynuował Shear. Twitch był miejscem społeczności dla streamerów i widzów, ale także dla mnie. Twitch był jak moja rodzina, miejsce, w którym spędziłem więcej moich godzin czuwania niż gdziekolwiek indziej. Shear przypomniał początki Twitcha, który rozpoczął się jako projekt jesienią 2006 roku. Był to projekt polegający na reality show 24 godziny na dobę na żywo o życiu Justina Kana. Projekt ten przekształcił się w Justin TV, stronę internetową mającą na celu umożliwienie użytkownikom livecast za pośrednictwem wideo online. Współzałożycielami tej platformy byli Shear, Kan, Michael Siebel i Kyle Vogt. Po tym jak gracze zaczęli używać Justin TV do transmitowania swoich rozgrywek, firma uruchomiła dedykowany serwis twitch.tv. Platforma miała początek w 2011 roku i oficjalnie zmieniła nazwę na Twitch Interactive w lutym 2014. Ponadto założyciele Justin TV utworzyli podstawowy zespół, który poprowadził Twitch w ramach Justin TV. Dziś Twitch liczy ponad 8 milionów streamerów miesięcznie, podczas gdy 24-godzinny reality show telewizyjny był w rzeczywistości złym pomysłem, interaktywne wideo na żywo w internecie okazało się całkiem dobrym pomysłem, napisał Shear. Po odejściu w listopadzie 2020 roku Lina, który wcześniej był COO Twitcha, Shear był jedynym współzałożycielem pozostającym w firmie. Zmiany u steru popularnej platformy wywołały raczej negatywne komentarze wśród jej użytkowników. Shear nie był co prawda lubiany, ponieważ uważano go za kompletnie oderwanego od społeczności, ale jego następca może być jeszcze gorszy i jeszcze bardziej korporacyjny. Nowym dyrektorem generalnym zostaje Dan Clancy, ale niektórzy uważają go za jeszcze bardziej oderwanego od świata robota korporacyjnego niż poprzedni dyrektor generalny. Był zaangażowany we wdrożenie nowego podziału przychodów 50/50, więc jest mało prawdopodobne, że wprowadzi jakiekolwiek znaczące zmiany w firmie poza wymuszeniem większej liczby reklam i mniejszej ogólnej monetyzacji dla streamerów. Najbardziej zaskakujące jest to, że nowy CEO nie ma nawet konta na Twitterze. Ze względu na zmiany na Twitchu, konkurenci tacy jak platforma Kick mogą skorzystać z okazji, aby przyciągnąć zarówno niezadowolonych twórców treści, jak i widzów. Jednak tylko czas pokaże, co przyniesie przyszłość dla Twitcha i innych serwisów streamingowych.